Gisela Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 9 sierpnia 2022 roku. Orędzie Maryi. Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swym sercu. Dzieci, ludzkość wisi na włosku. Proszę was usilnie. Dzieci, wróćcie do Boga i do Jego praw. On jest miłosierny i jeśli poprosicie o przebaczenie, to wam go udzieli. Dzieci moje, wojny się zaczną, skończą, a potem będą toczyć się dalej. Módlcie się, bo nie macie więcej czasu. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Ciągle do was przychodzę, by was pouczać, a często odwracacie się w inną stronę. Dzieci moje, wierzcie w moje słowa, żebyście byli przygotowani. Wasza droga będzie bardzo ciężka i trudna do przebycia, ale ten, kto będzie miał jako kotwicę różaniec święty, będzie zbawiony. Dzieci, podążajcie za 10 przykazaniami, wpatrujcie się w mego Syna, adoracja eucharystyczna, i tam ujrzycie światło. Dzieci, będzie silne trzęsienie ziemi, ciągłe, silne opady deszczu, lecz ja was proszę, żebyście się modlili pod krzyżem mego Syna, a będziecie błogosławieni, wy i wasze rodziny. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.